Śpiewają oraz tworzą i wykonują muzykę kościelną. Chór Carmen Fidei, działający przy parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży, to kilkudziesięciu wiernych, którzy śpiewają muzykę w modlitwie. Uczestniczyliśmy w próbie chóru, który został uznany za najlepszy w diecezji łomżyńskiej podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej. Mieliśmy próby, tych prób nie było wiele, ale takie dosyć intensywne, wyczerpujące, natomiast dające dużo pozytywnej energii i takiej radości, bo wiadomo, uczestnicząc w chórze, trzeba to kochać, bo inaczej człowiek nie jest w stanie po prostu czasem tych niedogodności znieść, jeżeli tego się naprawdę nie lubi. Nasz chór pokazał się z wspaniałej strony. Było wiele prób, tak jak mówiła nasza pani tutaj chórzystka. No na pewno były one wyczerpujące i też chóry, które śpiewały razem z nami na tym konkursie, były też bardzo dobrymi przeciwnikami. Cieszymy się, że mogło coś takiego odbyć się po raz pierwszy w ogóle w Łomży i dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w konkursie. Bardzo dużo się nauczyliśmy, z pewnością wyniesiemy wspaniałe doświadczenie, zaangażowanie do dalszej pracy i motywacji. Tak i czekamy na więcej, nie możemy się doczekać kolejnej próby. Inicjatorem konkursu dla zespołów wykonujących utwory o tematyce sakralnej był organista i chórmistrz Michał Rajewski z parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży. Otrzymaliśmy mnóstwo telefonów i gratulacji za organizację. Oczywiście można by coś poprawić, ale kiedy przyjedzie 600 osób, to naprawdę jest jazda figurowa, żeby to tutaj wszystko zorganizować i ogarnąć. Także ze swojej strony bardzo dziękuję patronom medialnym za pomoc w promowaniu właśnie tej międzynarodowej imprezy chóralnej. Dziękuję sponsorom głównym i tym mniejszym, instytucjom wspierającym i wszystkim, którzy przyczynili się właśnie, że ta audycja była udana. Chórzystom chóru Carmen Fidei, również chórzystom chóru Spes Unica. I dziękuję serdecznie za wszelką pomoc mojemu księdzu proboszczowi Andrzejowi Godlewskiemu. Jak twierdzą chórzyści, muzyka sakralna może być piękna tylko wtedy, kiedy bierze się z pięknej duszy. Boże mój, Boże, szukam Cię. Patronką chórzystów jest Święta Cecylia. To ona wspiera ich podczas każdego koncertu i zawsze, kiedy tworzą muzykę swoim śpiewem. Łomżyńskiemu chórowi Carmen Fidei życzymy dalszych sukcesów i pięknych melodii do śpiewania.